Siemanko, siemanko, mordeczki, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widać, pogoda za mną nie dopisuje. Pogoda w Holandii nie dopisuje. Właśnie jesteśmy po przestawieniu kwiatków. Teraz są bardzo ładnie na środku, także jesteś zadowolona? Bardzo. Bardzo, dobra. Widzowie, lecimy dalej. Pieczone kurczaki, polecam, bardzo dobre udka mają. Jak widać, małe zadupie, małe miasto, a ruch jak w Rzymie. Tak, widzowie, żeby było wszystko jak się należy. Ej, widzowie, no bez jaj, powiem wam, że muszę pochwalić. Jedna z tańszych kaw, jakie kupuję na stacjach, w marketach, supermarket Spar, 1,5 euro kawa. Także naprawdę cena spoko, nie? Za 1,5 euro. Przeważnie tak kosztuje 2,50 na stacji. Tutaj mamy 1,5 euro. Mile zaskoczony jestem. Cieplutka. I do tego bułka z jajkiem. Bez jajek nie mogę żyć. Bez jajek, bez kawy, bez żółtego sera, bez serków topionych, no i oczywiście bez mięsa. Bez mięsa, widzowie. Ale zapakowali. Bułka z jajeczkiem. Czy warta swojej ceny? 2,5 euro taka bułka. No to jest sama biała bułka, jajeczko i jakieś masełko. No ale na przekąskę jak najbardziej. Święta coraz bliżej, widzowie. A czy wy macie już swoją choinkę w domu? Żywa czy sztuczna? Jaką macie, widzowie? Piszcie mi tutaj. Czy tu już jest pora, żeby choinkę ubierać? No niektórzy chyba już mają. Na Mikołaja się ubiera, czy po Mikołaju? Czy na gwiazdkę, czy przed gwiazdką? Nie wiem, zwariowałem. W każdym bądź razie choinka w domu, klimat świąteczny jest. Dobra, widzowie, to jeżeli chodzi o miasto, to już wiem, że jutro będzie jarmark świąteczny, bo zakaz parkowania od 7 do 10, czyli jutro będzie jarmark. Będzie się działo tutaj, hej. Zobaczcie, ile ludzi pracuje dzisiaj. Świąteczny jarmark będzie tak zwany. No na 100% będzie się coś działo tutaj, także jutro postaram się wbić i ponagrywać, bo tutaj ogólnie jest parking, ale zrobili sobie wesołe miasteczko, nawet będzie na święta. To dopiero dziwna sprawa, no ale Holandia, także nie ma co się dziwić Holendrom. Oni są trochę, wiecie, inni w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Słyszałem kiedyś taką historię od ojca mojego kolegi, który pływał właśnie na takich barkach, pracował, od Polaka, i mówił, że kiedyś gościu coś tutaj grzebał i wsadził głowę pomiędzy właśnie tą barierkę drewnianą a między barką i przyszła fala, jego głowa pękła jak arbuz. Taką historię kiedyś słyszałem. Czy jest to możliwe, widzowie? No to pora coś niezdrowego zjeść, nawet w końcu weekend, także można. Aktualnie holenderski snack bar, widzowie. Czyli taka mała knajpka, gdzie można zjeść mięsną kulę mocy, tak zwaną.
sosik curry do tego, smacznego. Dobra widzowie, tutaj za mną jak widzicie ładują się auta elektryczne, a my sobie w międzyczasie pogadamy. Zobaczcie w ogóle jaka jest mgła, nie? Jest mega mgła, nie widać nic. Kierowcy, uważajcie na drodze. Słuchajcie, jak to jest z tą Holandią, bo mimo tego, że w Holandii według mnie się fajnie żyje i jest to fajny kraj, to Holandia jest ogólnie droga, jest droga. Jeżeli chcecie korzystać z takich usług jak naprawa samochodu, jakieś usługi, hydraulik, budowlanka, takie rzeczy, chcecie coś w domu zrobić, żeby ktoś coś wam naprawił, wezwać jakiegoś specjalistę, elektryka, fachowca, obojętnie kogo, to są naprawdę drogie usługi. Z tym trzeba się liczyć, że jak oddajecie auto do mechanika, to możecie zapłacić 800 euro, 1000, 1500, 2, zależy co jest zepsute, jakie macie auto. Ale Holandia jest po prostu zwykłym krajem jak każdy inny, jak Polska, Niemcy, Francja. I też są ludzie tutaj, którzy mają więcej pieniędzy i mniej. Są ludzie bogaci i biedni, jak wszędzie, nic wyjątkowego. I teraz słuchajcie, jak Holandia sobie radzi z tymi ludźmi, którzy zarabiają mniej? Bo przykładowo, ja mam mieszkanie ze spółdzielni mieszkaniowej i płacę 650 euro czynszu. To jest czynsz, 650 euro czynsz miesięcznie. A teraz dla przykładu tylko podam, w tym mieście, co widzicie za mną, co jestem tutaj aktualnie, to wynajęcie pokoju dla jednej osoby to jest kwota między 500 a 600 euro. A czynsz za całe mieszkanie spółdzielcze, za domek 650, także różnica jest ogromna. Są drogie wynajmy, bardzo, bardzo drogie. I teraz zobaczcie, przykładowo ja zarabiam, mam jakąś kiepską pracę i zarabiam powiedzmy najniższą krajową. Na dzień dzisiejszy najniższa krajowa, nie wiem ile wynosi, 1600, 1650, 1700, nie mam pojęcia, może 1500, poprawcie mnie, jeżeli gadam głupoty. Ale nie o to mi chodzi, chodzi o to, że przykładowo zarabiam najniższą krajową i mam mieszkanie spółdzielcze, muszę zrobić opłaty. I wtedy Holandia tym ludziom, którzy zarabiają mniej, pomaga. Można liczyć na coś takiego jak huurtoeslag, czyli to jest takie, widzowie, dofinansowanie z Urzędu Skarbowego od państwa do czynszu. Jak ja zarabiam przykładowo najniższą krajową, mam opłaty, to oni mi dopłacają do tego czynszu. Podam na przykładzie mojego znajomego, który jest na emeryturze, ojciec mojej tam znajomej jest na emeryturze, mówię przykładowo, nie? Przykładowo na jego przykładzie, żebyście zaraz nie pisali. I on jest na emeryturze i ma tą emeryturę stosunkowo niską, więc państwo mu dopłaca do czynszu 350 euro. 350 euro mu dopłaca do czynszu, czyli jak on przykładowo ma czynszu 600 euro, no to zostaje mu do zapłacenia tylko 250. Reszta dopłaca państwo ze względu na to, że on ma niskie dochody. I w tych dochodach chodzi o to, że nie możecie po prostu przekraczać jakiejś kwoty. Każda kwota, którą zarabiacie, ma jakiś tam wyznacznik, ile wam się należy tego zwrotu. Do tego w Holandii jest też obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które musimy sobie sami opłacać. Jest to takie ubezpieczenie, dzięki któremu możemy pójść do lekarza, do szpitala, jakiś zabieg zrobić, operację. No po prostu ubezpieczenie takie zdrowotne, lekarskie. I ono jest też stosunkowo drogie, bo ja na ten moment za takie podstawowe, zwyczajne płacę 145 euro miesięcznie, każdego miesiąca. I to jest obowiązkowe. Jeżeli pracujesz w Holandii, musisz być ubezpieczony i musisz to sobie opłacać. I teraz zobaczcie. I na przykład jak zarabiasz te minimum, masz tą najniższą krajową, czy troszkę więcej, to oni ci też zwracają za ubezpieczenie. Czyli mój znajomy ma prawie połowę czynszu spłacone i ma zapłacone ubezpieczenie zdrowotne. To go zwalnia z tych opłat. Czyli tak sobie radzą tutaj ludzie, którzy zarabiają mniej kasy i nie mają tych pieniędzy. Państwo im po prostu dopłaca. Mówiąc tak prosto, macie czynsz, macie niskie dochody, czynszu jest 600 euro, możecie liczyć na to, że państwo wam dopłaci 300-350 euro do czynszu. Ubezpieczenie zdrowotne macie, opłacacie, ale zarabiacie nisko, państwo zwraca wam za ubezpieczenie zdrowotne. Później, czym zarabiacie więcej, to się te widełki zmieniają. Przykładowo, jeżeli zarabiasz tam większą kwotę niż minimalna, to ci nie dopłacą 350 euro, tylko powiedzmy dopłacą ci 250 albo 200. Wszystko jest zależne od tego, jakie macie dochody, ile zarabiacie i oni według tego się kierują, ile muszą wam dopłacić, ile mogą wam pomóc, ile mogą wam zaoferować. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja, bo nie wiem, może się mylę, ale czy jest coś takiego w Polsce, że jeżeli ktoś ma mieszkanie spółdzielcze lub wynajęte, bo te dofinansowania są dla osób, które mają mieszkanie spółdzielcze, ze spółdzielni mieszkaniowej lub wynajęte, nie mogą dostawać
tego dofinansowania osoby, które mają tak zwaną hipotekę, czyli dom kupiony na kredyt. Wtedy oni na to nie mogą liczyć. Mogą liczyć tylko osoby, które wynajmują i które mają mieszkanie spółdzielcze i płacą czynsz. No czynsz to jest równoznaczne z wynajmem, tylko różnica między wynajmem a mieszkaniem spółdzielczym jest taka, że w tym mieszkaniu możecie sobie mieszkać całe życie, dopóki płacicie czynsz. Jeżeli budynek zburzą, to dadzą wam nowe mieszkanie, które będzie spełniało te same kryteria. No i zobaczcie, czy w Polsce też jest tak, że dopłacą wam do czynszu, że wynajmujesz sobie kawalerkę za 1000 zł, a 500 ci dopłaci państwo, bo mało zarabiasz? Nie słyszałem nigdy o czymś takim, a w Holandii to jest i to naprawdę działa. Ja wam powiem, ja kiedyś korzystałem z takiej usługi. Korzystałem ze względu na to, że wynajmowałem sobie kawalerkę, która kosztowała mnie 500 euro miesięcznie. To był rok 2012 albo 2013. Zarabiałem mniej, bo pracowałem przez agencję i oni mi wtedy wyliczyli, że o 100 euro będą mi dopłacać do czynszu. Czyli jak miałem czynsz za wynajem 500 euro, to 100 mi zwracali każdego miesiąca 20 na konto, więc wychodziło na to, że płaciłem tylko 400 euro. Dlatego ja kiedyś mówiłem, że Holandia to jest fajny kraj dla biednych ludzi, no bo później możecie mieć jeszcze inne dofinansowania. Wiem, że jest coś na dzieci, są różne zapomogi. Jak stracicie pracę, wtedy dostaje się taki zasiłek dla bezrobotnych, a jak później nie możecie znaleźć tej pracy, to dostaniecie taki bystand i to jest zasiłek taki ostateczny, który ma wam pomóc się utrzymać. I też znałem kiedyś takiego starszego Holendra, który korzystał z tego zasiłku. Wtedy wychodzi tak, że macie tylko na opłaty, na mieszkanie, na rachunki i zostawało mu tam chyba 200 euro w miesiącu czy 250 na to, żeby mógł sobie kupić jakieś jedzenie. W każdym razie chodziło mi głównie o to, że Holandia, pomimo tego, że ludzie zarabiają mniej, to państwo im pomaga i różne takie dofinansowania oferują. Także tu jak jesteś biedny, to ci pomogą, nie? Także ja myślę, że to jest fajna opcja i tak to jest z tymi biednymi, no bo ludzie się mnie pytają: Kamil, no ale jak ci Holendrzy żyją, skoro ktoś zarabia przykładowo minimum? Jak oni opłacają, jak na to ich stać? Biorą, korzystają z różnych dofinansowań, z różnych takich świadczeń państwowych, które Holandia ma w swojej ofercie. No i to jest spoko. Ja o tym się dowiedziałem właśnie, jak wynajmowałem sobie kawalerkę. Taki Holender mi powiedział, że przy moich dochodach mogę postarać się o dofinansowanie. I oni co roku przyznają ci jakąś kwotę, nie? Przykładowo przeznaczają ci na cały rok 4000 euro i co miesiąc ci wydzielą to na 12 miesięcy i co miesiąc masz przelane. Przykładowo, czynsze w Holandii czy jakieś wynajmy płaci się przeważnie pierwszego każdego miesiąca, a 20 przelewa ci Belasting, czyli urząd skarbowy, na konto. Myślę, że to jest spoko rozwiązanie, bo jest pomoc od państwa i myślę, że jakby u nas w kraju coś takiego było, chyba że jest, ale się mylę, nie słyszałem nigdy o tym, ale wiecie, czasami coś gadam, a wy mówicie nie, to nie jest prawda, to jest też u nas, także może się mylę, ale spoko opcja, nie? Wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o pomoc. Także mówię, Holandia spoko kraj dla biednych ludzi. Po drugie, jest tu bardzo łatwa forma komunikacji. Jeżeli macie jakieś zadłużenia, jakieś długi, zawsze można się dogadać, rozłożą wam na raty, pomogą. Nie jest tak, że od razu musisz zapłacić, bo ci to zrobimy, tamto. Są takie przypadki, znałem, że ludzie byli zadłużeni i zawsze było można się dogadać, że jakoś wspólnie razem dojdą do porozumienia. Trzymajcie się i do następnego odcinka.